Osobowość z czasem się zmienia inne potrzeby, doświadczenia i pragnienia, a wychodząc ponad to życie, to i ciało się zmienia, dusza jak strój je wymienia, dlatego tak ważne jest, by w relacji z bliźniaczym płomieniem kontakt z duszą nawiązać z sercem, a nie ciałem, umysłem, a wtedy wracać będzie nie to, co przemija, a to, co trwałe, ponadczasowe i ponadmaterialne. Bliźniacze płomienie po to się spotykają, by właśnie otworzyć sobie oczy na rzeczywistość wyższego wymiaru, sięgnąć do źródła swojej miłości. Bliźniacze płomienie stworzą tu na ziemi piękny związek tylko wtedy, jeżeli wzniosą się ponad ego, umysł, ciało, jego potrzeby i pragnienia na poziom serca, duszy, która wtedy automatycznie będzie je spajać w miłości do jedności.